Siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Oj, sorry. Nie bij mnie, ty kurwo jebana, bo ci zapierdolę cię zaraz tym mieczem. Dzień dobry. Przepraszam, ja nie chciałem. Boże, przepraszam. Boże, przepraszam, przybiłem ci rękę. Skąd to było? Dzień dobry, TFN. I ten cały śmieszny czarodziej, co on tam mówił, że niby tak czaruje, że aż rękę przebił. On serio jej rękę przebił, nie? Tak. O kurde. Z tego nawet afera była po tym odcinku i on tam dostał chyba, kurde, wykopany na zbity pysk. No widzicie, jakie dymy. Tak, on generalnie to powinien sobie przybić piątki z tym, z czarnowidzem Jackowskim. Dokładnie, teraz tak. Mówiąc tak, parafrazując, jak widzicie, my jesteśmy tutaj. My nigdy nikogo nie obrażamy na naszym Let's Playu z Minecrafta. To jest Minecraft, gdzie po prostu pozdrawiamy każdego. Pamiętajcie, każdy tutaj, żeby nie było, że został pominięty, to praktycznie każdy został tu w tym momencie pozdrowiony, moi drodzy. Dokładnie. I teraz chciałbym jeszcze jeden komunikat powiedzieć. Mam nadzieję, że to się nagra za pierwszym razem. Hehe. Oczywiście takie śmieszki, heheszki. Chciałbym tutaj pozdrowić Jima, bo robi fajne live z Gran Turismo. Chyba robił. No ej, no ja chciałem, żeby wyszło, że on dalej żyje, kurde. Ale jednak, no dobra, no nie żyje. No robił fajne live. No nie żyje, umarł kurwa w tym kamieniołomie biedronkowym. Właśnie. Ale bo słuchaj, no Zakol powiedział, że on pracuje w kamieniołomie, więc trzeba się trzymać, kurde, tego. On pracuje w kamieniołomie i chuj, i nie ma, że on pracuje. No Zakol mówi, że on pracuje w kamieniołomie i wszystko, ale wiesz, no kurde, w przeciwieństwie do Zakolaka przynajmniej pracuje, no nie? No nie! No kurde, jakby to powiedzieć, ups. Ups. Chciałeś odrobinę rozgłosu, no to go kurwa dostałeś. Dokładnie, mówisz masz. No. Przy okazji, pomiędzy tym nagraniem a poprzednim odcinkiem minęło trochę godzin. W sumie to nawet, nie wiem, z 2 godziny? 3? No niestety, ponieważ bieguneczka... Znaczy, nikt nam nie dał, kurde, nagrywać. Nieładnie, bardzo. Niestety mnie nawiedziło, że tak powiem, babcia. Nawiedził obowiązek zakupów spożywczych do domu, więc no trochę chujnia. No trochę chujnia, no cóż poradzić. Ale cóż, panie i panowie, teraz możemy nagrywać, bo... Tak. I wy póki co będziecie widzieli, jak ja sobie tutaj ładnie kopię teren, dlatego że ja muszę sobie wyrównać teren do zbudowania chaty. Ale bardzo mi się już jedna rzecz nie podoba, a mianowicie ten stos gravela, żwirku, jak chcemy sobie to nazwać. I bardzo mi się to nie podoba, bo myślałem, że tu będzie sama trawa, a tu jednak... No niestety, panie Wacławie, musisz sobie radzić. To jest tak... 50 twarzy Gravela. Gravela, no nie, 50 twarzy Gravela. Mamo, chciałbym Gravel w domu. Synku, ale mamy Gravel w domu. Gravel w domu. Nie. Nie. Może to zbrodnialcy prowadzą takie let's play'e. Ja no, pierdolę. Jak wy w ogóle żyć możecie, nie? No. Jak wy w ogóle żyć możecie? Przecież to jest masakra jakaś. Nie, ale tak jak widzicie, no czasami trzeba odpocząć od takich fabularnych gierek. No czasami po prostu trzeba. Trzeba jakiś odmóżdżacz sobie włączyć. Niestety pewni youtuberzy, których końcówka niku się zaczyna na... A raczej kończy... których nick się kończy na siadaj w mieście, nie rozumieją tego. Niestety. No. No, a... Ja tam lubię bardzo Minecrafta, zawsze lubiłem i jakoś uważam, że nie kumam trochę za bardzo tego hejtu na tę gierkę. Znaczy, to, że niektórzy hejcą dlatego, bo fanbase, no to jest dla mnie chyba najgłupszy powód, bo nie wszyscy są tacy jak fanbase. No tak, to jest chyba w zasadzie podobnie jak z LoLem, bo na przykład LoL też dostaje bardzo duży hejt przez swój fanbase. Tak. Niestety, no tak już jest, że fanbase danej gry bardzo wypracowuje opinię o niej, nie? No tak, ale też trzeba spojrzeć na to, że nie każdy z takiego fanbase'u jest zjebem na przykład, nie? No dokładnie, ale my niestety należymy już do tej grupy zjebów. Ale no niestety, ale cóż poradzić. Takie życie. Musimy się z tym pogodzić i tyle, nie?
Jakby No wszystkich nie będziemy na siłę uszczęśliwać. Jeżeli ktoś nie chce, no to no niech nie będzie uszczęśliwiony, ale niech potem nie pierdoli, brzydko mówiąc, że my nie wiem, reprezentujemy taki fan. Taką fanbazę dlatego, bo gramy w tę gierkę, nie? no, rozumiem powiedzieć, że reprezentujemy patologię, bo akurat coś w tym jest, ale serio, kurwa, tak to, że tak powiem, jak pewien Mateuszek z Ostrowi Mazowieckiej, co pracy nie umie sobie znaleźć. O nie, serio, kurwa? Serio, kurwa? Dokładnie, serio, serio. W ogóle dobrze mnie słychać? Bardzo dobrze, jesteś bardzo głośny. Jestem bardzo głośny. Bardzo. O nie, dobrze. Za bardzo to wiesz, to też tam nie bardzo. Nie no, jesteś idealnie wręcz głośny. Uuu, no to mi się bardziej podoba. Czekaj, tutaj sobie tego... Ja sobie wezmę miękko, bo ja tutaj miękko sobie... Kurde, tak sobie myślę, jestem w tej naszej tymczasowej chacie i tam... Co tak pada ten deszcz, kurde, przez sufit? A przypomniało mi się, że ktoś wpadł na pomysł, żeby jebnąć komin. Dobrze. Dobrze. No komin, no. Fajna sprawa, ty. No poza tym, nie ma co się martwić, to jest już stara baza, no bo jak będziemy teraz sobie teren wyrównywać, no to przecież będziemy już mieli nasze własne domy. No tak, ale ta stara baza, to trzeba będzie ją jakoś chyba tam uhonorować, nie wiem, zrobić może jakiś Toy Jima czy coś takiego. Tak, w ogóle swoją drogą a propos Toy Jima, no to właśnie nade mną po cichutku sobie, znaczy po cichutku, to pewnie będzie po cichutku słychać na, jak ja odszumię sobie oczywiście głos. Natomiast sąsiad sobie wierci, kurde, u góry. A, no typowe, zawsze jak chcesz nagrywać, ale akurat tego nie słychać, więc spoczko. No i więc widzisz, a jako że lubię memować wiercących ludzi, no to w tym momencie to hehe Jim w kiblu siedzi, dlatego takie odgłosy są. No, Jima to podejrzewam, że on jakby w kiblu siedział normalnie w tej swojej łodzi, to i tak byś go tam usłyszał z tej Gdyni. No nie, on jest taki głośny. Tak, on jest taki głośny. Aż Hiroshima normalnie. No Hiroshima to on puszcza za każdym razem, gdy pierdnie, ale to wiesz tam. To taki szczegół, to taki nic nie znaczący szczegół. A taki był ładny, amerykański, szkoda. Dokładnie, lepiej bym tego nie ujął. No. Chciałem coś wziąć z tej chaty, ale zapomniałem co. I patrzcie na to, no kurwa debil. 8 minut na nagrania, a on dalej kurde kopie i se wyrównuje teren, no zjeb. No kurwa, ty dalej kopiesz i wyrównujesz teren. No trzeba mieć idealny teren, kurde, na. No kurwa, ale ile można, no panie. No serio, kurwa. Ale wiesz co w ogóle zauważyłem? Jak przerestartowałem kompa w ogóle od momentu, kiedy się tam rozłączyliśmy, to jakoś teraz szybciej to w ogóle wszystko chodzi, więc możliwe, że nie wiem, komputer miał downa przez to, że wtedy przerwałem ten rendering i ogólnie wszystko tam. Znaczy, wiesz co, ja też robię tak na przykład, że jak ja gram sobie, bo ja też mi troszeczkę na kompie brakuje już zasobów, jak ten serwer hostuje i gram, więc ja po prostu biorę i RAM sobie zwalniam, to znaczy na przykład jak masz Chroma, no to jak mimo, że wyłączysz Google Chroma, to ci dodatki w tle chodzą. Aha. Ja na przykład wyłączam też te dodatki i mi się zwalnia nawet i gigabajt RAMu. To o jest... kurde. Więc no. To jest dobry lifehack, więc posłuchajcie teraz kolegę Sebastiana, bo on tutaj dobre rady daje. No Seba dobre lifehacki robi. Seba dobre lifehacki i generalnie dobre shoty robi. Masz może łóżko tam ze sobą? Nie brałem ze sobą ty łóżka. Ja mówiłem, żebym wziął. Ja właśnie idę, bo przy okazji muszę żelazo wziąć, żeby sobie łopaty zrobić. A atakują mnie, atakują hejterzy mnie, co ja zrobiłem? Hejterzy cię tak kurwa najgorzej. No kurde, nie prześladujcie mnie za tego Crasha Bandicootasa 4, będzie w końcu. Dajcie mi spokój. Szczerze, prędzej ten let's play będzie, kurde... Nie mówię, że skończymy ten let's play, bo Minecrafta to ciężko skończyć, ale niż Michu wrzuci Crasha 4, uwierzcie mi. Nie, no pewnie za jakiś czas też się nagra, ale na razie no, nie ciągnie mnie, żeby ten... Jeszcze Wiedźma tu kurwa przyszła. No mówię, no pewnie za jakiś czas nagram, ale póki co nie widzi mi się to, no bo... No trochę znudzony jestem tym Crashem 4, to też... To jest fajna gierka i tak dalej, ale kurwa, no... Czasami mam wrażenie, że po prostu za dużo tam pododawali. Że trochę jest przesadzona. Trochę za bardzo polecieli, nie? No.
W sensie fajnie, że dużo nowych rzeczy jest, no bo jednak, no kurde, wiesz, daje to jakby taki, no, powiew świeżości, jeżeli chodzi o serię, no ale jednak, nie wiem, czasami mam wrażenie, że troszeczkę polecieli za bardzo z tematem. No polecieli troszeczkę, no, no to na pewno. Czy ja nie grałem, ale no po prostu z tego co widzę, z tego co słyszę, to polecieli trochę za mocno. To akurat no. Prawda. Ja pierdolę, Zombie Villager, kurwa. Mów kiedy spać idziesz, bo ja tutaj też będę musiał już... A mogę ci łóżko przynieść? A nie, bo ty masz sobie. Ja mam łóżko. Dobra, no to ja już biegnę szybko i spać trzeba będzie, kurde. Trzeba będzie spać! Śpi się tam już, nie? A, fajnie, no dobra, no to się tutaj u ciebie na terenie położę. Jestem obok ciebie. Chodź szybko spać! O kurwa, wstaliśmy, nie! Potem oni nas nie zastrzelili. Ale do mnie już szkielet strzelał. Do mnie też. Ty kurwo, co do mnie strzelasz? Wypierdalaj. Ojej. Pierdziele, o. O kurwa. Ale ogólnie co do jeszcze tak szybko Crasha 4, to podoba mi się, że dali te polskie napisy do gierki. W sensie może nie dubbing, ale że są polskie napisy. No, za to szacun akurat. Za to szacun i kurde, bardzo fajna sprawa. No. A teraz mam żelazne łopaty, więc można dalej kopać teren. O nie. Chodzi tutaj, kurde. How to basic 2 złotowy. How to basic za 2 złote. No co mnie bije, kurde. A knypek zombie. Idź tam. Chcesz zrobić takie hehehe. No co mnie bije, kurde. Fail. Nie. Tak jak na tym, na Wrocławiu jedynce, to chciałeś zrobić How to Basic i... No nie, no ja z beki nie wyrobię. Ale wiesz co trzeba zrobić na Wrocławiu 2? No co? Na Wrocławiu 2 każdy robi How to Basic'a. A tu pewnie już wy widzowie to oglądacie, już jak Wrocław 2 dawno się pojawił, więc ciekawe czy tak było, bo jeśli okazuje się, że tak nie było, że któryś z nas nie zrobił, to wiadomo kogo macie odsubować. Tego co ma w adresie URL 2418. No nie wiem, albo może tego co ma w tym. Wiesz, może też tego co kurde pracy nie może znaleźć. Znaczy, o nie. O nie. Ale nie no, tego co ma 2418 w adresie URL, dlatego że on będzie przecież montował. No tak. Więc to wszystko jakby jest w jego rękach. Ruch należy do niego. Ruch należy do niego, tak zwany ruch oporu należy do niego. Oporu. Kurwa. No grało się kurde w te Call of Duty Medal of Honor i się na historii słuchało, no to potem we łbie siedzi kurde do końca życia. Jak ci powtarzają non stop. Medal of Honor. Kurde. No medal tak, honoru. Tak, medal honoru. Coś tak... Nie pasowało mi drewno, które kładę, a tu nagle Inventory Twix mi dał tego. Dał mi te drewno ciemne. To mi się nie podoba. Co to ma być? Ja miałem kilka staków zwykłego drewna, a ten mi dał te ciemniejsze, świerkowe. No i bez kitu, no co to ma znaczyć w ogóle? O chuj tu chodzi, o chuj tu chodzi. Po prostu nie wiem, nie rozumiem. A i moi drodzy, mamy nadzieję, że ten... Że nie zmusicie nas do tego, żebyśmy po tej serii zrobili tak zwane czytanie hejtów, że mam nadzieję, że nas nie pojedziecie w sekcji komentarzy, bo... ale kurde, tak szczerze, tak odwalić taki kurde przypał, nie? Że na przykład jakieś środowisko by się do nas spierdoliło na kanał, na przykład właśnie, nie wiem, gadamy na przykład tutaj na temat wegan, nie? I na relacji Wrocławiu dwójce robimy właśnie taką prowokację na zasadzie, nie, no kurde, ty wege jesteś, i oni by zaraz się spierdolili, zaraz byśmy mieli czytanie hejtów. No. Wystarczy odjebać coś w stylu, że ktoś z nas będzie wpierdalał dużo sałaty i się powie, a co ty kurwa wege jesteś? Serio kurwa? I potem Julki na Twitterze, no co za zjeby pierdol. Jezu, Julki na Twitterze to jest po prostu rak totalny, nie? No tak. O Jezus Maria, jak ja czasami widziałem niektóre wpisy, Jezus Maria. Czy to się można kurde zachlastać, co one czasami piszą? No, czasami tak. A w szczególności jak one mają bardzo łatwą podatność na to, żeby kogoś skancelować, że one od razu robią te hashtagi is over party, nie?
To jest w ogóle, kurwa, szczyt wszystkiego, nie? To największa Julka, która właśnie, raz z taką Julką się kłóciłem, co taki hashtag zrobiła na mnie, a ten Sebulba is over party. Ta Julka to się nazywa Zakolnik of TV, tak generalnie. Ja myślałem, że ty serio na Twitterze masz konto i tam coś odjebałeś i zaraz ktoś spierdolił do ciebie. Nie, no specjalnie to powiedziałem tak, żebyś tak pomyślał właśnie. Ale jakby... przyznaj, że beka byłaby, jakbyś takie dymy zrobił. No beka by była, ale no, powiem szczerze, ja nieraz jak mi się nudzi w pracy, to ja na przykład troluję na jakimś forum czy coś, więc szczerze, chyba nikt by się nie zdziwił z tych ludzi, którzy mnie znają, wiedzą jaki ja jestem. Ja czekam na coś takiego, jak ty kiedyś, nie wiem, napiszesz do mnie: słuchaj, stary, mam problem. Jaki? Tak wkurwiłem Wilki na Twitterze, już teraz hashtagi robią ze mną. Tylko ty byś musiał czymś naprawdę wyjątkowym ich wkurwić. A spokojnie, to z tym nie będzie ciężko. Ja akurat mam taką poskudną cechę, taką złośliwość perfidną, że ja jak chcę kogoś wkurwić, to doskonale wiem, jak to zrobić. Dokładnie tak... wiem, co sprowokuje kogoś. Tak, i potem taka Julka, nie wiem, wchodzi na przykład na twój kanał na YouTubie, bierze jakiś kadr na przykład, o, z tego filmu, co tam mówiłeś, że no, co tam się trochę do Zakola wtedy powiedziałeś, że no kurwa Zakol, mógłbyś inną miniaturkę w końcu dać, bo on ci tam dawał cały czas tą twarz twoją, jak ty tam zakładałeś te okulary, co w Radomiu byłeś, nie? No. I na przykład taka Julka daje to zdjęcie i hashtag over party. Ja takie, nie no ja pierdolę, kurwa, kolejna. Kolejne to samo zdjęcie. Chcesz się ze mną kłócić? Dobra, spoko, ale daj inne zdjęcie, kurwa. To daj inne zdjęcie chociaż. No, ja bym tak powiedział wtedy. Ale ja mówię, no, ja jakbym chciał, to ja bym zrobił dymy na Twitterze i nie tylko na Twitterze, bo ja umiem zadymić i to tak mocno, ale czasami warto się powstrzymać, bo szczerze... Ja lubię robić dymy, ale... Ale stary, ja już to widzę i patrz, takie Julki potem piszą: Sebulba 2000 is over party, a ty takie: ale chwila, wy nie jesteście pierwsze z tym hashtagiem, bo tutaj już jeden był przed wami. A, i mamy tutaj plagiat od Zakolnikowa TV. Kurde, to za pierdalanie hashtagów. Ktoś od Zakolaka podjewał, kurde, to by było zakrzywienie czasu przestrzeni już wtedy. No dokładnie, to jest tak jakby ktoś po prostu na Zakol... Jakby po prostu Zakolak, wiesz, wziął Uno reverse card i teraz zamiast on podpierdalać od innych, to inni podpierdalają od niego, nie? A może on czeka właśnie na coś takiego, może właśnie on czeka na takie czasy. Twoje niedoczekanie, łysy, kurde, padalcu. No. Pedrylcu jeden. Łysa pało, kurde. Dokładnie, no krótko z frajerami, no tyle można rzec. Tyle można rzec, dokładnie. O, i elegancko, fajnie, teren teraz będzie wyrównany, przynajmniej nie będę miał zasranego gravela. Tylko jeszcze tutaj spierdzielić tą górę i zabieramy się za postawianie pierwszej konstrukcji. Tak zwanego szkieletu domu. Jak to mawia klasyk, budowa. Głowa w betoniarce. W ogóle wziąłem kowadło, to możesz sobie tam podpierdolić. Okej. Okay. Przetapiam już piesek, żeby było szkło, to też ci trochę dam. O, a na moim terenie przy okazji krowa se chodzi, elegancko, i szkieleta mam. Kurde, za dużo tego żwiru, weźcie mi, wypierdalajcie z tym żwirem, do chuja. Da, szkielet, nara, critical dostałeś 12 i elo bends. Ale najlepsze jest to, że za mną dosłownie będzie, kurde, ten Battle Tower, kurde. Ojej. Będzie kusił jak ten zamek, a wiesz jak się to skończy. Pójdziemy, dostaniemy w pierdol. No i... Ja w ogóle nawet nie pamiętam, czy ten boss na Battle Towerze był jakiś mocny. Wiesz tak co, szczerze. Troszeczkę, ale jak dwie osoby robisz, to raczej nie ma problemu. Gorzej z tymi spawnerami, one będą nam sprawiały problem, bo ja nie pamiętam, co tam było. A z tego, co wiem, przez to, że zostały dodane, wiadomo, te pająki jaskiniowe, to podejrzewam, że one tam właśnie będą koczować, kurde.
No, chyba mogą trochę, no ale to wiesz tam. Jebać ich, jebać, jebać, jebać i się nie bać. Jebać, jebać, jebać i się nie dać. Dokładnie. Więc co to wie? Serio? Kij im w ryj generalnie, nie? No tak. Serio, kurwa? Nagrałeś na mnie odpowiedź? Po co? Nie zrozumiałeś aluzji? Allusion? Nie załapałeś Allusion? Że tak powiem? Za kola, który ogląda ten let's play. Ja pierdolę, czas nagrać film, bo ich to się nie da utemperować. Tak Nie no, będzie. przecież wiesz, za niedługo to wyjdzie tak, że przecież pamiętaj, iż jest taki mały Atencjusz, nie? Generalnie z nickiem 94, który coś teraz widziałem, że odpierdala. Kojarzysz gościa? A, ten, kurde, no, no, no. Kojarzysz gościa w ogóle? Niestety tak. Oj, oj. I co? Ja widzę, że to chyba jakiś znajomy z przeszłości chyba ciebie znowu odwiedził teraz. No, niestety. To jest taki, kurde, no, on fikał kiedyś do mnie, spamił mi tam. Spamił tobie? A czasem nie było też tak, że on ciebie przy okazji zaczepiał i nękał? No zaczepiał, zaczepiał, no. A nękać też nękał, czy nie? Nękał, nękał, w chuj nękał, spamił, kurwa, mówię, no. Jakiś tam pierdolił o jakichś pozwach, coś, ja go nie słuchałem w ogóle. Zniknął, a teraz z powrotem, wiesz, wraca jak po prostu taki robal. Ale kurde, co jest ciekawe, dlaczego on dopiero teraz wrócił? Dlaczego na przykład nie wrócił, kiedy zaczynałeś dramować się z Zakolem? Czy ty masz łóżko? Czy ty je wziąłeś? Mam. No to chodź spać. Nie wiem, czemu teraz wrócił. No Po ale prostu to nie jest może. trochę takie dziwne? Nie wiem, no kurde, może stwierdził, że. Nie wiem, że chce znowu spróbować się wybić na dramach czy coś, I guess. Nie wiem, no. Jak to mówi klasyk, no nie wiem, nie rozumiem. Ale skoro chcesz, no to możemy się bić. No ja z nim mogę w sumie na solo iść, ja nie mam z tym problemu. Trzeba go kurde wyjaśnić, ty pryncypała. No trzeba go wyjaśnić. Bo on tutaj widzę, że za bardzo zaczyna fikać. Fikasz? To odpowiadam. Fikasz, to odpowiadam. Proste. Sebulba 2000, wyjaśniam Poletkiemu. Też był taki film, pamiętam. Ja też szkoda, że nie było tego pewnego pana, z którym miałeś dramy, to Zakol by może nazwał jakiś film, pokazuje i objaśnia. Tak. Ale ten nadał ten tytuł, pokazuje, objaśniam, jak podsumował tą dramę. No na samym końcu pokazuje i objaśniam. No tak, no. A on to jest naprawdę dziwne, że on się wtedy o to nie sprół, że tak Zakol sobie przyśmieszkował z tym tytułem. Bo ja wiem, że on bardzo lubił się pruć do ludzi, którzy tam nadużywają tego i jego słowa pokazuje i objaśniam, co z tego, że on tego nie wymyślił. No to. No ale niestety są ludzie i są ludziska. Dokładnie. A on akurat to nie wiem na co pasuje, chyba na ludziska jednak. Ciężko powiedzieć. Gimbo ateizm, uuu. O nie. O nie, nie wolno tak. To jest bardzo w chuj nieładnie. Prawda? No tak. A my wszyscy wiemy, kto reprezentuje gimbo ateizm. Taki Wiadomo. pewien brodacz o niku Kartofel. Dokładnie. No, wierzysz ten, jak to on mówi, wierzysz w bóstwa w chmurach, to wypierdalaj. Jak chcesz, to zobacz, jaką sobie jebnąłem tabliczkę przed domem. Przy okazji mogę ci dać parę rzeczy, bo też kło się przed. Okej. A masz ziemię? To ja bym sobie Mam dirtę wziął. pół ziemi, bierz śmiało. Był czy co? Nie, musiałem spaść w dół. A. Ale niestety wiesz, kości połamane już stare, no cóż poradzić. Starość nie raz. Kur, ty chociaż coś zaczęło się, a dalej teren równam. To ja zapożyczę sobie trochę tej ziemi. Tabliczkę, pokaż kurde tutaj na wizji. 2137. Proszę się nie reklamować. A.
A ciekawe, kto tak się reklamuje, bo kurde, my tak często gadamy o tym reklamowaniu się, ale nie mówimy kto. Nie Taki wiem. pan na jod. JJ jest fartem. Jod do niego pasuje, wiesz dlaczego? Bo ja nie, chyba tego nie mówiłem jeszcze, ale na przykład zawsze, jak byłem mały, to od zawsze litera jod mi się kojarzyła z balasem. Więc w sumie to do Jima bardzo pasuje. No Jim nie jest taki balas, kurde, to Jem, Jem, kurde, Jem to jest taki kręgiel, kurde. Jem. Dostajesz, kurde, zimną ksywkę, Jem. Jak się z tym czujesz? No, ciekawe. No, bardzo ciekawie. Dobra. O, to jest w miarę równo, tak, tu jest równo, to jeszcze tylko tu i będę mógł stawiać chatę, kurde. Szkoda tylko, że nie w tym odcinku, bo za 4 minuty koniec czasu antenowego. To jest takie odcinek, nazwa odcinka, hehe, równanie terenu. Hehe, równanie terenu. Cóż poradzić. No cóż poradzić, no niestety, no. Widzicie, bieguneczka mnie złapała na kopanie, no cóż mogę poradzić. No ja to już się stawiam, kurde, ja to się nie pierdolę. Ja już stawiam chatę, będę miał w końcu gdzie spać. Kurde, wiecie, to jest tak, że budujemy miasto i wszystko, ale wiecie, no najpierw trzeba być biednym, czyli jak w moim przypadku najpierw spaliśmy w gorszych warunkach niż nie jeden student. No powiedzmy sobie szczerze, spanie w jakiejś, kurde, jaskini wykopanej bez żadnych ścian. Tak. Znaczy, a w szczególności, że my nawet jesteśmy biedniejsi niż studenci, przynajmniej wtedy byliśmy. Dokładnie. Bo oni to chodzi... No, mów, dobra. Ze ścianami, kurwa, co ten, ze skrzynek. Nie no, zajebisty design. Przede wszystkim oni to chociaż, wiesz co mieli? Oni są mogli chociaż ten, parówki w wodzie z czajnika ugotować, czy tam w czajniku. A my to co? Nie mamy? No my biedę mieliśmy, my biedę klepaliśmy i w sumie, no nie wiem, przynajmniej u mnie na razie się niewiele zmieniło. Biedę klepaliśmy, biedę ten, reprezentowaliśmy. Tak, reprezentanci biedy. Ale na szczęście tu już niedużo mi zostało do równej ziemi bez żadnych kurwa tutaj graweli i innych takich pierdół, więc będę mógł stawiać domek już. Już teraz będę mógł na 100% stawiać domek, nawet na 200% dla śmieszków, heheszków. A też robisz taki w chuj duży jak ja? Szczerze to nie wiem. Chyba najpierw zacznę od takiego kurde skromnego, a potem się rozbuduję. Bo możesz od razu też na garaż miejsce zrobić, to sobie od razu asfalt poprowadzimy. Jakiś taki fajny. No. No a no, potem no. Trzeba będzie budować most dla starego starosty. Nie no, szczerze ten most tak wiesz... Znaczy ten most, to ci powiem, że trzeba będzie na pewno zbudować, by tam ulica była, no nie, że wiesz, żeby tam ulica była na tym moście i wiadomo taki chodnik, bo ja właśnie chciałbym zrobić tak, że ulica z takim chodnikiem wszędzie biegnie. Tak myślę, że będzie spoko, że tak też. O kurde, nie, bruk, czemu bruk mi się położył? Nie mam, o nie, ja ziemi nie mam już, skończyła się, kurwa. Kurwa. Ja jeszcze coś tam mam, jakbyś chciał. Kurde. Będę zaraz dar mordę jak How to Basic. Nie wiem, jak chcesz, to sobie możesz lecieć w sumie, troszeczkę pogrindować. Nie no, spoko, to jak już to na początku następnego odcinka, bo tu zaraz skończymy. Jak to już czas antenowy? Tak, 29 minut już. Ja pierdziele, no widzicie, co... jak to szybko leci? Kurde. Widzicie, jak mam to uniknąć? Widzieliście, jak mam to uniknąć? Szkurwa! Jebane platformowanie w tej posranej francuskiej gierce. No szkurwa. Jebane platformowanie w tej posranej francuskiej gierce. Ja to teraz... Większą, powiem ci, chawirę niż... niż ten Trymex na serwerze tym, na Aternosie. Dobra, on sobie taką wielką chatę tam zbudował, a ja to, co teraz tutaj odpierdalam, to też będzie wielka chata. Ogromna wręcz, byś powiedział. No, ale mówię, tutaj mamy mody na takie różne meble i wszystko, więc można to ładnie umeblować. Tak jest. To jest trochę inaczej.
O kurde, o kurde. Czy on to zrobi? Czy on to zrobi? Czy zaraz będzie to? No kurwa, chyba zaraz będzie to. O Jezus. Będzie. Będzie zaraz ostatni klocek dirta i już mam wyrównany teren. Mogę w następnym odcinku już robić. To jest takie budowanie, znaczy równanie terenu. Tak. Ale szczerze, tutaj przebieg jest Tree Capitator, to się nie zbiera tak mozolnie tego drewna. W sensie, no dobra, można powiedzieć, że to jest cheating, że się drewno zbiera szybciej, ale szczerze, moim zdaniem nie, bo i tak zużywa ci tyle siekiery, ile trzeba, a dwa, że nie tracisz na to, kurde, tyle czasu, a tak to pamiętam na tym maternosie, jak trzeba było iść grindować drewno, to było takie A Boże. poza tym łby, którzy są odpowiedzialne za Minecrafta obecnego, powinni ten Tree Capitator wprowadzić jako normalną rzecz, a nie jako No. modyfikację, bo oni bawią się w jakieś pierdoły pokroju, nowe tereny i tak dalej, które wyglądają jak jądro w ziemi, ale nie potrafią się za takie podstawowe rzeczy wziąć. No, czy kurwa Nether, ten Nether robią jak jakieś, nie wiem. Pizdy. Znaczy nie, się Nether kurwa przerabiają niepotrzebnie. No, to kurwia to trochę. Dobra, hono tu ty, hono tu złazimy i trzeba kończyć, bo 31 minut na liczniku. O, no to skończymy już na mojej chacie. Tak, Takiej. dokładnie, skończymy na twojej chacie, póki co na tym szkielecie, bo wiadomo, zaraz nas wypierdolą z Polsatu. Będzie No dobra, tak więc dziękujemy za oglądanie, mamy nadzieję, że się podobało. Do następnego razu, widzimy się w kolejnych odcinkach.